Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi... Najdroższy parking świata. Pierwszy raz taki człowiek nam się trafił. Kolejny pożar stogu w regionie. Od początku roku odnotowaliśmy 8 zdarzeń w związku z pożarami stogów. Jak wydać 25 tysięcy złotych? Pomysłów jest pewnie tyle, ilu szczęśliwych posiadaczy podobnej kwoty. My trafiliśmy na trop kierowcy, który postanowił wrzucić górę kasy do parkomatu. Więcej w naszym materiale. Ile kosztuje opłata za brak biletu parkingowego? 50 zł, a może 200. Ten jegomość wywraca normy do góry nogami. Przyjechał do Legnicy przeszło 3 miesiące temu i do dziś nie uiścił opłaty za żaden z kolejnych dni na płatnym postoju, choć skierowano do niego już ponad 100 upomnień. Dla nas to jest takie kuriozum. Pierwszy raz taki człowiek nam się trafił, ale osoba ze Śląska, która trzymała już ten samochód na parkingu na Placu Klasztornym, na parkingu na Świętego Piotra. Kiedyś już ten samochód był pod Urzędem Miasta, teraz znowuż od 19 maja stoi pod Urzędem Miasta. Koszt dotychczasowego postoju? Bagatela, ponad 5 tysięcy złotych. Pomysłowy właściciel w międzyczasie wymienił koło w swoim samochodzie, ale już na żadne z wezwań nie raczył odpowiedzieć. Miasto ubolewa nad tym faktem i rozkłada ręce. Auta nie można bowiem odholować. Żal jest tym większy, że o miejsce parkingowe, szczególnie w centrum, jest niezwykle trudno. Jest ciężko. Z tego co widzę, jest ciężko, bo jest więcej samochodów jak ludzi. To jest taka prawda. Jest tych miejsc zdecydowanie za mało. Znalezienie miejsca w pewnych godzinach, szczególnie po godzinie 14-15, jest bardzo trudne. Często się przemieścić, żeby coś znaleźć. Często. A opłaty pasują panu? Znaczy te opłaty nie są takie drogie, tylko no mówię, tych miejsc jednak jest mało. No, trzeba się troszkę poprzemieszczać, żeby coś znaleźć. Jak już wszyscy ruszą, to... Kierowca, który rzucił wyzwanie nadkaczawskiemu miastu, idzie na rekord Guinnessa. Nie tylko pod względem czasu, jaki jego auto spędziło na płatnym parkingu bez opłat, ale i wysokości tejże zaległości. Niebawem kwota wzrośnie i to nawet do 25 tysięcy złotych za sprawą kosztów komorniczych. Jeżeli my wysyłamy na pojedynczy bilet za 50 zł do komornika i komornik policzy swoje koszty, no to to już wychodzi 250 zł przynajmniej. Na tych upomnień jest ponad 100. Jak podaje ratusz, na jednego legnickiego kierowcę przypadają dziś 2 zarejestrowane samochody. Płatnych miejsc parkingowych czeka natomiast tylko 1000. Przypadki jak ten zmotoryzowanego Ślązaka miasto chce zatem jak najszybciej eliminować. Pytanie brzmi jednak, czy jest on wypłacalny? Przeczucie podpowiada, że na potwierdzenie tej informacji trzeba będzie czekać kolejne miesiące. Lato to pora ciężkiej pracy rolników w trakcie żniw. Niestety często w okresie tego czasu dochodzi też do pożarów pól czy stogów. To nie tylko niebezpieczne zjawisko, ale też narażające na spore straty. Do poważnego pożaru stogu doszło m.in. wczoraj w Maniowie, czyli niewielkiej miejscowości położonej w gminie Jerzmanowa. Od początku roku odnotowaliśmy 8 zdarzeń w związku z pożarami stogów. 2 zdarzenia w tym miesiącu zostały scharakteryzowane jako pożar duży, z czego ten wczorajszy, który miał miejsce w Maniowie. W Maniowie spalił się stóg o powierzchni około 600 metrów kwadratowych. Co ciekawe, w przypadku tego typu pożarów strażacy zazwyczaj jedynie dozorują miejsce, aby ogień nie rozprzestrzeniał się. Ze względu na to, że zwykle okazuje się, że gaszenie takiego stogu uznaje się za bezzasadne, jeśli chodzi o względy ekonomiczne. Duża ilość wody jest potrzebna do gaszenia tego stogu, więc to ogranicza się do próby rozgarnięcia tych balotów, które się jeszcze nie palą, po prostu do zerowania zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Jak informują strażacy, trudno określić, czy zagrożeń w tym roku jest więcej niż zazwyczaj. Ciężko określić, gdyż te 2 stogi, które były w tym miesiącu, z naszych informacji, one są sprzed 2 lat. Czyli te stogi już drugi sezon
że tak powiem, stały i nie było z nimi nic zrobione, więc no ciężko stwierdzić. Naprawdę co roku te pożary stogu w naszym regionie się pojawiają i no nie musimy sobie z nimi jakoś radzić. W każdym przypadku sprawę pożaru badają także policjanci, którzy sprawdzają, w jaki sposób doszło do pożaru. Pod wpływem narkotyków, z narkotykami pod ręką i w dodatku wbrew sądowemu zakazowi. To grzechy 45-letniego kierowcy, który wpadł podczas spotkania z legnickimi policjantami. To miała być rutynowa kontrola drogowa, ale jak się okazało, 45-latek siedzący za kierownicą osobowego Peugeota sporo ukrywał przed stróżami prawa. Kierujący w trakcie kontroli wzbudził podejrzenie, iż może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Po sprawdzeniu okazało się również, że posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Legnicy. Badanie testerem potwierdziło też, że zażywał narkotyki z grupy amfetamina, metamfetamina. Zażywał, ale i posiadał, co wyszło na jaw nieco później. W wyniku dokładnego przeszukania pojazdu oraz legniczanina ujawniono również narkotyki w postaci metamfetaminy. 45-latek trafił do policyjnego aresztu, pobrano mu także próbkę krwi do dalszych badań. Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi teraz nawet 5-letnia odsiadka. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze... 3 małe puchate szczęścia uratowane przez policjantów. Kiedy funkcjonariusze dojechali pod kościół, ujawnili leżący na ziemi związany sznurkiem worek. Ponad 1 000 000 złotych dla bezrobotnych. Pracodawca do nas się zgłasza, że potrzebuje osobę, która by przyszła do pracy i mogła skorzystać z takiej refundacji. Jaworscy policjanci dostali wezwanie do poruszającego się worka, z którego było słychać skomlenie. Po otwarciu okazało się, że w środku są 3 małe szczeniaczki. Na szczęście pieski są całe i zdrowe, a teraz czekają na kochającego opiekuna. Typowe zgłoszenie, które wpłynęło do policji w Jaworze, dotyczyło jutowego worka, który leżał obok kościoła w Paszowicach. Ze zgłoszenia wynikało, że ów worek sam się porusza. A z jego wnętrza słychać było skamlanie. Natychmiast na miejsce skierowany został patrol jaworskiej drogówki. Kiedy funkcjonariusze dojechali pod kościół, ujawnili leżący na ziemi związany sznurkiem worek, a jak się okazało, wewnątrz znajdowały się 3 małe szczenięta. Policjanci oswobodzili zwierzaki. Szczenięta trafiły na badania do weterynarza. Psiaki były zadbane, nie wymagały pomocy weterynarza. Mundurowi skontaktowali się z pracownikiem gminy Paszowice, który zaopiekował się pieskami. Dzięki szybkiej interwencji zwierzęta znalazły bezpieczne schronienie. Pieski można teraz zaadoptować. Zajmuje się tym jedna z pracownic Urzędu Gminy Paszowice. Szczegóły pod numerem telefonu 076 870 17 92. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał ponad 1 000 000 złotych dofinansowania dla bezrobotnych mieszkańców powiatu lubińskiego i pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby pozbawione pracy z powodu epidemii koronawirusa. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia, doposażenie stanowisk pracy oraz staże. Dofinansowanie z Urzędu Pracy trafi do 2 grup. Pierwsza to osoby, które po 15 marca 2020 roku z powodu pandemii utraciły swoją pracę lub zakończyły działalność gospodarczą. Druga to mieszkańcy wsi. Forma jest bardzo różna. Często jest tak, że to pracodawca do nas się zgłasza, że potrzebuje osobę, która by przyszła do pracy i mogła skorzystać z takiej refundacji, a czasami jest tak, że bezrobotny, ten aktywny bezrobotny na rynku pracy znajduje pracodawcę, który wyraża chęć zatrudnienia go i z chęcią skorzysta z możliwości dofinansowania z Urzędu Pracy. Urząd Pracy na bieżąco przyjmuje wnioski o dofinansowanie. Wnioski, jakie można składać w ramach tych programów, to zarówno wnioski na staże, zarówno wnioski na prace interwencyjne, jak i też na tworzenie miejsc pracy. W dobie epidemii koronawirusa liczba osób bezrobotnych w powiecie lubińskim nieznacznie wzrosła. Nie było również zwolnień grupowych. Liczba osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w porównaniu koniec czerwca tego roku to 1900 osób, koniec czerwca ubiegłego roku to 1700 osób. Wszystkie niezbędne informacje oraz potrzebne wnioski można znaleźć na stronie www.lubin.praca.gov.pl. Trzeci lotny festiwal piwa to pierwsza plenerowa impreza, która odbędzie się w Lubinie po zniesieniu kolejnych restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Imprezę zaplanowano od 14 do 16 sierpnia.
Tradycyjnie festiwal odbędzie się na płycie lubińskiego rynku. Imprezę zaplanowano w okresie pandemii koronawirusa, więc trzeba będzie zachować reżim sanitarny. 14, 15 i 16 sierpnia w rynku to będzie festiwal piwa, lotny festiwal piwa. Trzecia edycja tego festiwalu pojawi się w Lubinie. Będą oczywiście także food trucki, będą konkursy, także zapraszamy wszystkich mieszkańców. W momencie poluzowania przez rząd tych restrykcji związanych z organizacją imprez okazuje się, że od 17 lipca możemy organizować imprezy. Warunkiem jest oczywiście dotrzymanie wszystkich tych kwestii sanitarnych. Podczas sierpniowego weekendu będzie można napić się dobrego piwa i pokosztować przysmaków w kuchni z całego świata. Mnóstwo różnego rodzaju piwa, czyli dla miłośników, nie tylko tych, którzy lubią po prostu popróbować czegoś nowego. Na pewno będzie tego tutaj sporo nowości i różności, zarówno kulinarnie, jak i również jeśli chodzi o piwo, jak i też muszę powiedzieć o tym, że będziemy starać się, żeby na scenie było dosyć sporo atrakcji, muzyki i rozrywki po prostu, więc dla każdego może przyjść po tym czasie trudnym dla nas wszystkich, chyba pandemicznym. Impreza na lubińskim rynku rozpocznie się w piątek 14 sierpnia o 15 i potrwa do 23, w sobotę od 12 do 23, a w niedzielę od 12 do 20. Przy okazji festiwalu zaplanowano także koncerty, konkursy i pokazy. Pandemia koronawirusa i wakacje zmniejszyły liczbę honorowych dawców krwi o połowę. Tymczasem wypadki i operacje ratujące życie zdarzają się niemal codziennie. Regionalny punkt krwiodawstwa w Lubinie czeka na dawców, którzy mogą przyjść i bez obaw oddać krew. Cały proces odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Okres urlopowy jest zawsze trudny dla regionalnych punktów krwiodawstwa. Efekt zmniejszonej liczby honorowych dawców dodatkowo potęguje panująca pandemia. Lubiński punkt krwiodawstwa działa nieprzerwanie cały czas i zachęca do wizyty wszystkie osoby zdrowe. Każdy może do nas przyjść, który jest zdrowy, który nie był za granicą, nie ma kataru, kaszlu, wymiotów, biegunki, bólów brzucha. Czuje się dobrze, nie miał styczności z osobą, która jest na kwarantannie lub która chorowała i to tyle. My sprawdzamy taką, mamy wstępną kwalifikację dawców właśnie, gdzie mierzymy temperaturę. Jest ankieta, gdzie dawca musi wypełnić. Zapotrzebowanie na krew jest duże i każda grupa krwi znajdzie swojego biorcę. Ta oddana w lubińskim punkcie krwiodawstwa może trafić nie tylko na oddziały lubińskiego szpitala, ale także do pacjentów z Wrocławia, Głogowa czy Legnicy. Dawcy mogą oddać nie tylko krew, ale także osocze. Mamy też ozdrowieńców, bo się pojawili ozdrowieńcy, oddają osocze. Także też takich ludzi bardzo zapraszamy, jeżeli przechorowali, nie mają jakichś innych współistniejących chorób ani innych objawów i lekarz pierwszego kontaktu powie, że na przykład może oddać osocze jako ozdrowieniec, to też takich ludzi zapraszamy. Jak się okazuje, pomoc po prostu wchodzi w krew. Jednym z honorowych dawców jest pani Lucyna Kominiarczyk, która życiodajnym płynem dzieli się od 6 lat i w sumie oddała już kilka litrów krwi. Około 5,5, ponad 5,5. Czyli to już jest odznaka zasłużonego dawcy? No jeszcze czekam właśnie, ale mam niedługo dostać. Tymczasem lubiński oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa czeka na dawców. Ze względu na środki ostrożności spowodowane pandemią koronawirusa, wejście do Regionalnego Punktu Krwiodawstwa znajduje się z tyłu pawilonu C, obok wejścia do stacji dializ. Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęli decyzję o przekształceniu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w jeden organ. Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu będzie miał jeden budżet i wspólne procedury dotyczące egzaminów. Ośrodki ruchu drogowego z Legnicy, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Wrocławia połączą się w jeden. Najważniejsza informacja jest taka, że połączenie nie spowoduje żadnych zmian dla zdających egzamin na prawo jazdy, a we wszystkich ośrodkach i filiach WORD-u na Dolnym Śląsku będą takie same procedury dotyczące egzaminów. Główny cel to jest stabilizacja finansowa, jednolita normy zarządzania. Dzięki fuzji ośrodków uda się przede wszystkim ustabilizować finanse i żadna z placówek nie będzie zagrożona likwidacją. Niedawno na skraju bankructwa był ośrodek w Wałbrzychu. To jest decyzja, na którą pracowaliśmy blisko półtora roku. Analizując sytuację poszczególnych WORD-ów na terenie Dolnego Śląska, obserwowaliśmy również województwo łódzkie, które w zeszłym roku w czerwcu dokonało takiego scalenia 4 ośrodków ruchu drogowego. Połączenie ośrodków ma się zakończyć do 1 września. Prywatny inwestor chce wybudować na terenie Kazimierzowa w gminie Polkowice farmę paneli fotowoltaicznych. Władze samorządu chcą jednak najpierw o zdanie zapytać mieszkańców. Właśnie ruszyły konsultacje w tej sprawie.
Na uwagi mieszkańców gmina czeka do końca miesiąca. Można je składać m.in. drogą elektroniczną. Od 20 lipca do końca tego miesiąca będzie można składać swoje pytania, wątpliwości wyrażać do gminy Polkowice, czy to samodzielnie, indywidualnie przychodząc tutaj do Wydziału Planowania Przestrzennego, czy też drogą mailową, czy też na stronie www.konsultacje.polkowice.eu. Dotyczące planów budowy na terenie jednej z działek w Kazimierzowie farmy fotowoltaicznej. Jednocześnie rzecznik zapewnił, że w przypadku farm fotowoltaicznych nie ma powodów do obaw o zdrowie. Farma fotowoltaiczna jest zupełnie nieszkodliwa dla środowiska, więc i dla ludzi. To nie jest tak jak w przypadku na przykład tych wiatraków, które dają energię, że one szumią czy wytwarzają pole elektromagnetyczne. Tego w zupełności nie ma i tak samo jest bez obsługi. W polkowickim magistracie podkreślają też, że dzięki pozyskiwaniu energii z farmy fotowoltaicznej w skali roku unikamy emisji ponad 40 tysięcy ton dwutlenku węgla. Na teraz to już wszystko w telewizji regionalnej. Dziękuję za uwagę.